Siemaneczko, witam wszystkich w 15 części Let's Play Wiedźmin Nowe Przygody. Przypominam, że ostatnio zaczęliśmy kolejną przygodę. No i oczywiście zaczęliśmy eksplorować wioskę Cicha Wulka. Przygody w Cichej Wulce? Tak się ta przygoda nazywała? Czy tam upiory w Cichej Wulce? Coś takiego. Sytuacja jest ogólnie taka, że właśnie tą wioskę nawiedzają upiory. I mamy się pozbyć tych upiorów na kilka sposobów. Możemy albo zabić te upiory, albo je odprawić w pokoju i dowiedzieć się, dlaczego tak naprawdę nawiedzają wioskę. I to w zasadzie tyle. No, w poprzednim odcinku cały przegadałem. Przeczytałem dialogi, bo jest naprawdę tutaj masa dialogów. I powiem wam, że fajnie się czyta, fajnie. Nie są jakieś drętwe. Okej, co mi tu jeszcze zostało? A chata partnika, no tak. I wioska będzie cała obadana. Powiedziałem, że to 15 część? Tak, chyba powiedziałem. Dobra, co my tu mamy? No wiecie, że muszę wszystko wyczyścić. Całkiem sporo rzeczy. Syn partnika. Chyba będę żygać, okej. Kredensik. A żony partnika tutaj nie ma? Chyba, a, jest i żona partnika. No proszę, proszę. Witaj nieznajomy, kim jesteś? Jestem Geralt, Wiedźmin, a ty kim jesteś? Ja jestem Andy, żona partnika. Musiałeś go widzieć, to ten z wiecznie spuchniętymi rękami. A ostrzegała mnie matka, żebym za tego nieudacznika nie wychodziła. Czego szukasz w naszej wiosce, Wiedźminie? Upiory. Straszą wtedy z domu wyjść. Straszą, że z domu wyjść. Kurwa. Straszą także z domu strach wyjść, czy coś w tym stylu. Ale nie mam głowy do tego. Mam poważniejsze zmartwienia. Czemu nieudacznik? Chyba jeszcze z nim nie gadałeś. Gadałem. Jak go zobaczysz, to zrozumiesz. Co to za bartnik, co go pszczoły od ula ganiają? I wiesz, czy nie z łapami napuchniętymi chodzi. Bywa, że ul otworzy i ucieknie. A matka mnie ostrzegała. No faktycznie. Pewnie, mówisz o tych, gdzie jadło dla skrzatów zostawiamy. To dobre stworzenie, nie słuchaj mojego męża, bo głupot w karczmie chłopy mu naopowiadali. Zaraz zacznie pewnie wymyśleć, że mu złe skrzaty pszczoły podjudzają, żeby mu rąk nie oszczędzały. Mleko zostawiamy dla skrzatów nie dlatego, żeby udobruchać je, a po to, żeby podziękować. Czasem i złą nocą zamiotą, czy z pieca popiół wyniosą, żeby rano szybko ogień mogła rozpalić. Czy widziałeś już te skrzaty? Tak, późną nocą, już ze 2 godziny po tym, jak upiory odejdą, można zobaczyć czasami, że po izbie biegają. Może i mi się uda. Spróbuj, chociaż obawiam się, że się przestraszą i pochowają. Aha, no dobra. Te skrzaty. Ciekawa historia. W sumie jak grałem pierwszy raz, to tak nieszczególnie szukałem skrzatów i nigdzie mi się w oczy nie rzuciły, więc... Cholera wie, czy one się pojawią, czy też nie. Dobra, teraz chyba pójdziemy do karczmy, co? Karczma jest chyba w tym miejscu co zwykle, nie? Jak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest wyjście do miasta. No właśnie, tam jest karczma. Zobaczymy, co tam w karczmie. Tam w karczmie też pewnie będzie masa dialogów do gadania. Nie, ale fajnie, fajnie te dialogi napisane. No szkoda, że nie ma dubbingu, no ale to w końcu fani robili, a nie twórcy. Aha. Jedna z tych świetnych podobno cutscenek. Stary, jak ty to robisz, że lejesz tak cicho? Leję po nogawce. A nie szkoda ci nogawki? Nie, leję po twojej. O kurwa. No tak. Kto by się mógł tego spodziewać? Dobra. W tej chacie coś jest? Nie, tu jest zamknięte. Dobra, tam nic nie ma. Chodzimy do karczmy.
A, tu herbeczka jest. I od kogo my tutaj zaczniemy? Są... Jest sołtys, ale z nim trzeba popić. Franco? Nie. 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 Z nimi chyba się nie dało pogadać, z tego co pamiętam. W sumie jakiś czas temu w to grałem. Tą przygodę, no dokładnie. Dobra, to chodźmy pogadać z karczmarzem w takim wypadku. Myślę, że on będzie wiedział, co tu się dzieje. Orzesz! Wiedźmy w naszych stronach. Karczmarzu, nie musicie tak wszem rozgłaszać. Twój goście już na pewno zdążyli mnie zauważyć. A czego tu szuka? Chyba upiory bić przyszedł. Bo ze szkaradziejstw to chyba tylko Laszko i Kaszana. Zakazane gęby. Ale kto by tam na nich Wiedźmina najmował? Tam przy drzwiach zwykle siedzą. Na nich to co najwyżej bandyty, jakie na trakcie się zasadzą, bo groszem to oni na prawo i lewo rzucają. Twoich klientów ruszać nie zamierzam. Możliwe, że upiorami się zajmę. Jeszcze zobaczymy. Co macie w tej karczmie? A jadło, napitek i miejsce przy kominku do odpoczynku. Ale o Renem chyba nie grzeszycie, a za darmo to po ciemaku w mordę można dostać, a nie pokój u mnie. Oto się karczmarzu nie kłopoczcie. Czego chcesz? O, co tak tu głośno mlaska? To wieprze. Jakie wieprze? No te, co trzymam w piwnicy. Chyba nie pomyślałeś, że to moi klienci tak się zachowują? No, pewnie, że nie. Czego chcesz? Intereski? Piwo będzie mi potrzebne. Pieprzówka, no w sumie... Alkoholu też by się trochę przydało. To musiał pewnie pić z tamtym. O, no to co, idziemy się napić z sołtysem, czy może najpierw powalczymy? A może najpierw... A nie, z nim trzeba będzie chyba najpierw zagrać, co? Tak? No właśnie, to zagramy. Zagramy, nieodzowna część Wiedźmina, kościany poker. O, trzy piątki, Piękne rozdanie. Parana szóstka. Mam nadzieję, że mu tylko trzecia szóstka nie wyleci. Bo to by było troszkę nie w porządku. No. To oczywiście, że mu szóstka. Jeszcze dwójka. No tak. Przecież... Kurwa mać, ta gra jest zawsze nieuczciwa. Parana trójka. Para na szóstkę, czyli zapewne już to przegrałem, co? No, może łaskawie dwie trójki wylecą? O, jak miło! Pięć piątek, pięć trójek, przepraszam. Tak. Dobra, następna runda. I co tym razem? Para na trójkę znowu. Dwie pary na dwójkach i jedynkach. No miejmy nadzieję, że znowu dwie trójki wylecą, albo trzy. Para na czwórka. No na razie jesteśmy w lepszej sytuacji. Kurwa, wyrzucił dwójkę, skurwiel. Matko jedyna. No musimy wczytać, no musimy wczytać. O Boże, kościany poker z... Nieraz jest zajebisty, bo można wygrać za pierwszym razem, a nieraz potrafi tak wkurwić, że to jest masakra, naprawdę. No, co tym razem? Para na szóstkach i na trójka. No, przeciwko parze na szóstkach i na dwójkę. No, to teoretycznie jesteśmy w lepszej sytuacji, ale... no i teraz ryzyko, no kurwa, zaryzykuję. Rzucę jedną kostką. No i po ryzyku. On rzuci trzema pewnie. No oczywiście, wypadnie mu szóstka. Tak jest. I wyjebie mnie. Kurwa mać. O, jeden, dwa, trzy, cztery. Mały strik.
Cię kurwa, para tylko. A no para na trójkę. Ale i ta glifa, i ta glifa. I to straszne. Kurwa, co się dzieje? No nie, serio? No jemu na pewno coś wyskoczy. Aż dziwne, że nic mu nie wyleciało. Bardzo dziwne. Para na szóstkach i para na dwójkach. Przeciwko. Para na piątkach. Ciekawe. Nie, wolę teraz nie ryzykować, już rzucę trzema. To rzeczywiście zajebiście. No tak. Kocham cię, gro, naprawdę. Kurwa. Nie no. Nie zmuszajcie mnie do cięcia materiału, no come on. Nie mam ochoty z samego rana się bawić w cięcie materiału. No rzućmy jeszcze raz. Para na jedynkę. I na czwórkach. Interesujące. Od para na jedynkach. Zostawimy sobie czwóreczki. I może coś łaskawie. Dobra, para na szóstkach, nieźle. Nasza wygrana, pięknie. Druga runda, come on. Do trzech razy sztuka. Trzecie podejście. O, para na trójka. Przeciwko parze na szóstkach. No, kiepsko, kiepsko. Come on. Jezus Maria, przegraliśmy to właśnie. Dobra, ostatnia runda. No proszę cię, Geralt, rzuć. Para na czwórkach, tak? Przeciwko parze na czwórkach. Trójkę na czwórkach ma, skurwiel. No nie no, już stary, pasuje to. No. No, dwie czwórki. Kurwa, no serio? Oh god. Nie, nie. Przepraszam, no czwarte podejście teraz będzie. No kurwa, co tu się dzieje dzisiaj? Come on. Spierdol się z Sołtys, kurwa. W ogóle jak Sołtys może grać w gry hazardowe? O, czwórka na piątkach. No i tak to przegram. Założę się, że i tak to przegram. Nie? Aż dziwne. On trójkę na dwójkę wyrzucił. Teraz pewnie... O, już wygrałem? Spasował jebaniutki. Poddał się. O, para na jedynkę. A. Moje szczęście wypaliło się w pierwszym rzucie. On ma... Ho! Ho, ho, ho! Parę na trójkę, piątkę. Może ze dwie jedynki wypadną, co? No ale po co? Po co mają wypadać? Kurwa, lepiej, żebym przegrał teraz, gdy nagrywam. I za 10 czy tam 20 razem się uda. Kocham cię, gro. Normalnie cię, kurwa, kocham. Para na dwójkach, no zajebiście. Przeciwko? A, trójka na trójkach, kurwa pięknie. Podbije chyba nic, nie? Dziwne. No dwójki, come on. Dobra, możemy to wygrać, możemy to wygrać. Dobra, Jezus, wreszcie. Boże jedyny, dobra, Sołtys. Pijemy teraz. Pijemy i nawet nie denerwuj. No, to rozumiem, swój chłop z ciebie. Zagrali, popili, gadaj, co się sprowadza, przyjacielu. Widziałeś coś dziwnego w okolicy? A co miałem widzieć? Jakieś potwory, może jakieś ciała ludzi? Tak, za karczmą wilcy, a dalej... Dalej rośliny żarłoczne, wilka chwyciły, pożarły. Szybko wytrzeźwiał.
Możesz... masz może jeszcze jakąś buteleczkę? A mam. Ach, dziękuję, dziękuję, przyjacielu. Zagraj, popili, tak, tak? Ponoć możesz mi coś powiedzieć o duchach. Ach, czemu mnie ranisz, przyjacielu? Co noc do wioski przylatują, krzyczą o zemstę. A czym cię zraniłem? Bo ten głos, głos jednego z upiorów, brzmiał zupełnie jak mój syn, który już tyle czasu znaku życia nie daje, mój kochany Kalit. Może to jego upiór nad wioską krąży. Daj mi czymś zapić moją stratę, nie chcę o tym myśleć. No dobra, trzymaj. Nie wiem, szczerze, to na tyle. No, w sumie racja, chinopsy rosną tam, gdzie giną ludzie. O, dobra, są tysi, ale może najpierw powalczymy, co? Czemu by nie? Jest tu ktoś bushman. Czy ja muszę z wami walczyć tak naprawdę ze wszystkimi? Czy mogę od razu z bushmanem? Kurwa, przed chwilą sejwowałem, wiem? Ale od razu walnę też sobie jaskółkę. No, gość jest niebezpieczny, naprawdę. Oto jest pięść moja, znają świata ćwierć. Kto ją ujrzy z bliska, ujrzy swoją śmierć. Kim jesteś, wesołku? Bushmanem mnie wołają, silny i nikt walczyć ze mną nie chce. To jak, walczymy? No pewnie. Za ile tam, stary, wchodzisz? Nie pamiętam, za jaką stawkę. Zaryzykujmy 40 orenów. Serio? Cieniutko, stary. 30? O kurwa. 25 pewnie, co? Pewnie 25. Dokładnie. Nie ruszaj się za bardzo, to nie będzie bolało. Kpisz chyba? No dobra, zaczynamy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Kurwa, te uniki mnie wkurwiają. Wycofaj się, Geralt, wycofaj się. Dobra, kurwa. Czemu nie możesz odskoczyć? Kurwa, no Jezu, Geralt się blokuje czasami. No i potem są takie skutki. Dobra. No, panie Bushman. No, zaraz mi się blok skończy. Okej, ale gościu już jest na wykończeniu. Dobra. Odskok, 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 Wiedźmin, Geralt, Geralt, Gerwant, ty kurwa. Jezus Maria, zawał kiedyś dostanę przez ciebie, Geralt. No, już mnie tu kurwa dopadł. Dawaj, 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 stary. Co? Co? Przegrałeś? Ale jak to? Pieśń mnie nigdy jeszcze nie zawiodła. No przerżnąłeś, stary. A moja kasa? Dawaj, kurwa, moją kasę. Ej, no oddał mi tą kasę? Chyba nie. Jezu, no przecież wypchnąłem frajera. O matko. Nie no, wygraliśmy to. Wygraliśmy to i koniec. Dobra. Więc co, tutaj chyba wszystko załatwiłem. To co, idziemy zapolować na wilczki. Za karczmą. Chyba tak, co? To może będziemy pojedynczo je wyciągać. A zaraz, zaraz, zaraz. A karczmasz czasami od nas czegoś nie chciał? Bo pamiętam, że był jakiś quest od karczmarza, ale chyba nie zebraliśmy go. A wolałbym go od razu zebrać. Panie karczmarzu, od 7 boleści. Czego chcę? Szukam kogoś, to przyjdź i powie, jak znajdzie. Czego chcę?
Coś nowego? A nic nowego. Kupca dawno ja żadnego nie widział. Gorzałka się kończy i zaraz stali klienci przychodzić przestaną. No to rzeczywiście problem masz, karczmarzu. A tak, pomysł mnie naszedł, bo widzi, ja interesu zostawić nie mogę. Jakby ja miał trochę jagód balisy, to bimbru bym zrobił i jakoś do kupców doczekał. Sugeruj, że się za zbieractwo zabrał, a jak 250 orenów dam za 20 jagód? Czemu nie? No właśnie, o to questa mi chodziło. Byśmy po prostu dwa razy tutaj nie chodzili. Niepotrzebnie. Oj, wyłaź, Geralt. Ubijemy jeszcze kilka wilczków i zakończymy odcinek. Tylko żeby pojedynczo najlepiej. Dobra. Tu jest, elegancko. No, Geralt. Geralt, kurwa, na miłość boską. Kup się. No dawaj, dawaj, dawaj. Coś ci to opornie, Geralt, idzie ci powiem. Nie wiem czemu. Ojej, za szybko jeszcze, kurwa. Dobra, no i kończę wilka. Dobra. Pięknie. Chodź tutaj, drugi wilczku. Dobra. Ale zmiękczony został. I teraz go dobijemy mieczykiem. Kurde, jeśli Geralt jest nierozwinięty, to nie jest takim OP koksem. Pamiętacie pod koniec serii z Wiedźmina? Tam takie wilczki miał chyba na hita. Nawet nie chciało mi się z nimi walczyć. Normalnie łachowską, a teraz? Teraz stado takich wilków by nas rozszarpało na strzępy. Jakbyśmy się rzucili, tak? Tylko musimy je wyciągać w pojedynkę. Na styl silny na wilki nie działa? Mi się kojarzyło, że działał. A nie, to chyba na te echinopsy. Tak mi się coś teraz przypomina. Dawaj, dawaj, Geralt. No, atakuj, atakuj, co jest? Nie opierniczamy się, panie Gerwan. Atakujemy do przodu, do przodu. Systematyka to podstawa. Ciekawe, czy ja muszę coś zbierać z tych wilczków? Czy też nie? Ciekaw jestem. Dobra, jeszcze dwa są. Jeszcze tylko dwa. A, wyjmuj miecz, kurde, Geralt. Dobra. Okej, okay, zabijemy te wilki, zakończymy sobie odcinek. Wiem, że będzie nieco dłuższy, ale co mi tam. Jak już zacząłem je zabijać, to już skończę. No dawaj, dawaj, Gerwan. Dobra. I został nam ostatni wilczek. No zapraszamy, panie wilczku. Ej, kto nam zlecał? A, Baca nam zlecał. Ten hodowca owiec. Tam jemu te wilczki najbardziej wysociły. Dobrze, a ten dalej chyba będą tutaj kinopcy. Tam się coś kojarzy, ale nimi zajmiemy się w następnym odcinku. Cały czas się zastanawiam, czy zabić te duchy, czy im pomóc? Nie no, chciałbym się w sumie dowiedzieć prawdę, bo te duchy tak same z siebie się raczej nie wzięły. Coś mnie musiało tutaj sprowadzić. Dobra, wilki zabite, a ja kończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, jeśli tylko chcecie i wam się spodoba. Więc trzymajcie się, cześć.